22 dni, tak jak każde z dni, mają swój temat i ten właśnie brzmi następująco. Śpiewam do ciszy. Norwid o muzyce. Norwid był artystą unikatowym, który wykraczał daleko poza swoją dyscyplinę. On gra na strunach swoich wersów, śpiewa w duszy swoich czytelników. Jego piękno przytłacza, ale także uzdrawia, podnosi i pozwala dotknąć gwiazd. Odrodziłam się w niebie i stały mi się arfą wrota, stęgą ścieżka. Hostie przez blade widzę zboże. Emanuel już mieszka na taborze. I była w tym Polska, od zenitu wszech doskonałości dziejów. Runął twój fortepian, ten, co Polskę głosił od zenitu wszech doskonałości dziejów. Wziętą hymnem zachwytu, Polskę przemienionych kołodziejów. Ten sam runął na bruki z granitu. Filmem amatorskiego klubu filmowego AKF Nowa Huta, wymagającym wzmianki, mimo że prawdopodobnie się nie zachowała żadna kopia, jest film Dach, reżyserowany przez Krzysztofa Zanussiego. Film nie dość, że był nagrodzony na festiwalu, to powstawał w szczególnych okolicznościach. Akcja filmu rozgrywa się na dachu, w Nowej Hucie. To miał być thriller, taki film grozy. Odpowiednio ucharakteryzowani byliśmy filmowani przez Ryśka Zawidowskiego. W trakcie tej realizacji okazało się, że przerwał nam zdjęcia jakiś funkcjonariusz sił specjalnych, który wrzeszczał na nas, że mamy natychmiast tego dachu się zabierać. Że w hucie dzieją się niebezpieczne wypadki, że trwają utarczki tłumu ludzi z siłami porządku i że nasze reflektory, które używamy na tym dachu, a które od czasu do czasu omiatają chmury,
spowodował wzburzenie tłumu i powstał mylny pogląd, że oto lądują w Nowej Hucie komandosi. I to był właśnie pamiętny dzień walki o Krzyż Nowochucki, gdzie miał powstać kościół, pierwszy kościół w Nowej Hucie, no a który, jak wiemy, wtedy nie powstał, powstał kilkanaście lat później dopiero. Jak wiadomo, huta powstała, żeby klasa robotnicza nowego socjalistycznego kombinatu stanowiła polityczną przeciwwagę dla reakcyjnego, jak się pojmowało, Krakowa. A tymczasem ta właśnie, wykorzeniona ze wsi, z różnych stron Polski, załoga robotnicza upomniała się o krzyż. To był dla władz szok. Robotnicy dowiadują się, że ich żony są pod krzyżem. Na placu centralnym gromadzi się tłum. Zalecenie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Przegrupować siły, śledzić prowodyrów zajść. W pobliżu krzyża ponownie zebrało się około 4 do 5 tysięcy ludzi. Podpułkownik Siepsiak rozkazuje zdecydowanie rozproszyć tłum i zabezpieczyć areszty. Nowa Huta, gdzie była największa w Polsce organizacja partyjna, okazało się, że tam jest również największa organizacja Solidarności. Chcemy chleba i wolności! Chcemy chleba i wolności! No i jak wiadomo, odegrała ta organizacja znaczącą rolę i w roku 80 i potem w 88, dając impuls do wypadków, które szczęśliwie skończyły się w 89 roku. Zgniłem co prawda, ale kompromisem, który nam umożliwił potem normalny mniej więcej rozwój.